Cześć, Barbie! Cześć wam! Co tam? Dzisiaj chciałam poprosić cię o coś dla siebie. Zrobisz mojego klona? A klona? To dosyć nietypowa prośba. Po co? Bo klon by wyglądał dokładnie jak ja, tak? Wtedy bym ułożyła różową układankę z układanką ogrodu. We dwie dałybyśmy rady bez trudu. To trudna układanka i trudne zaklęcie. Ale przecież lubimy wyzwania. Zamknij oczy, a ja zrobię czary. Obejmij całą Chelsea, jej umysł i serce i otwórz tu przestrzeń, by Chelsea było więcej. Udało się? Może powinnaś się odwrócić? Hej, Chelsea! Jedna, dwie, trzy i ja, czyli cztery! Dzień dobry! Prowadzimy transmisję na żywo z pierwszego fryzomaratonu w krainie długowłosych! Wita Państwa Delia Jednorożec! I równie serdecznie Was wita Brayden Jednorożec! Piękna pogoda zachęca do zabaw na słońcu albo w kąpieli z pianką. Braydonie, przyjrzyjmy się lepiej zawodnikom, którzy szykują się do pierwszego zadania. Mają wspiąć się na jeden z klifów grzebieni. Myślisz, że moje susy wystarczą, trenerko? Wiesz, może popracuj nad skocznością. Spróbuj bardziej, o tak. Tocz się i turlaj, skarbie. Tak uda ci się przejść przez klify z gracją. Z gracją? Herberto, tak dobrze mnie znasz. Stój! Co ty wyprawiasz? Przybieram groźną minę. Bardzo fajnie. Już pokonałeś klify grzebieni. Serio? Myślisz, że to wystarczy? No, nadal musisz się wspinać, ale bojowy nastrój musi pomóc. Wejść na klif, wejść na klif. To może być trudne, ale mam pomysł. Dam radę, Barbie. Dobra, świetnie. Trzymam kciuki. Cześć, Barbie. Tak się cieszę, że jesteś, Chelsea. Mamy poważny problem. Obawiałam się, że coś się stało. O co chodzi? O zielony kolor. Gdzieś tam znika. Spójrz na tę wstęgę tęczy. I tam. O nie! Chelsea, potrzebuję twojej wyobraźni, by rozwiązać tę zagadkę. Oczywiście. Honey i ja pójdziemy popytać i sprawdzić, co mogło się stać. Wiedziałam, że mi pomożesz. O nie! Nic nie rozumiem. Chelsea, słyszałaś już? O nie! Nie ty, zielona księżniczko! Proszę, nie martwcie się o mnie. Jak to? Ty znikasz! Znajdziemy na to sposób. Czy któryś z was ma jakiś pomysł? No, ja sądzę, że powinnyśmy odnaleźć przyczynę, ale niebieska myśl... Sama powiem, żółta księżniczko. Chciałam zapytać śpiewające ryby, czy one nic nie wiedzą. Uważam, że to nic nie da. A ja tymczasem blednę. Możemy czegoś spróbować? No to rzeczywiście, chodźmy do ryb. To nie zaszkodzi. Super! To nie zadziałało. Barbie! Hej, Chelsea! Przywróciłaś już moją koronę? Jeszcze nie. Barbie, czemu król słoni ma na głowie palmę? Bo zgubił koronę i używam mojej różdżki, żeby ją odnaleźć. A przynajmniej próbuję. Wróciła już? No, nie. Ale to bardzo ładne drzewko doniczkowe. No, wiesz, o tam, na twojej głowie. Nie denerwuj się, odzyskamy ją. Niech na sobie tylko przypomnę właściwe zaklęcie. A jak straciłeś koronę? Nie jestem pewien. No, a kiedy ostatni raz miałeś ją na sobie? Doskonałe pytanie. Nie pamiętam. Ponoć słonie mają świetną pamięć. Gdzie to słyszałaś? O, wróciła! W końcu! Czy to moja korona? Co się dzieje? Stój!
Królu Słoni, proszę, nie panikuj. To tylko cudna, nasza kotka. Miau. Wybacz, cudna. Nie wiedziałem, że to ty wbijasz swoje kocie pazury w moją głowę. Witam, witam! Chelsea! Nasza słodka Barbie! Honey! Dzień dobry, szeryfie! Hej, orzech! Hej, Malaga! Och, więc poznałyście jednorożce! Jednorożki! To z miłości do lodów! Chodzi o to, że mają rogi w kształcie rożków lodowych! Pomożecie nam rozwiązać pewną zagadkę? Oczywiście! Z przyjemnością! Wskakujcie! Wszystko wam opowiemy! I coś słodkiego sobie podjemy! To jest nasz dom. To był nasz dom, dopóki ktoś nie zaczął go podjadać. Ślady zębów! O, podobno to ja miałem być dziś szeryfem. A ja myślałam, że sprzedajesz dziś kruszony lód. O, nawet jest tu mój wózek. Ktoś ma ochotę? Ma pani jakąś teorię w związku z tą sprawą? Ktoś podgryzał tę stodołę i chyba wiem kto. Truskawkowy miś! Dokładnie! O, miałam rację! Wiecie, że nie powinniście podjadać cudzych domków? Przepraszamy, nie mieliśmy pojęcia, że ktoś tu jeszcze mieszka. Sama się już trochę rozpadała ta stodoła. Co? To nasz dom! O! Lukrecja wygląda na lekko wysuszoną. Może się złamać w każdej chwili. Co dziś słychać w krainie słodkości, Barbie? Książę Notto przygotował niespodziankę dla całego miasta. Nikt nie wie jaką. Może na przykład znalazł zaginioną skrzynię wypełnioną czekoladowym złotem. Albo szykuje występ jako latający baletmistrz. Jak, dziewczyny, gotowe? Owocowe syrenki czekają na sygnał, wasza wysokość. Dzięki tej mega super niespodziance cały świat pozna moje imię. Panie i panowie, ja, Sir Camembert, z radością ogłaszam wielkie otwarcie naszej nowej, miejskiej, lemoniadowej fontanny. Stworzonej przez księcia Notto jako prezent dla krainy słodkości. Owocowe syrenki, zaczynamy pokaz! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ruszamy! O nie! Czy to było w planach? Chyba zaraz wybuchnie. Przedstawiam władczynię krainy słodkości, naszą słodką księżniczkę jagodową Barbie. Cześć, Chelsea, w samą porę. Przyjęcie słodkich par zaraz się zacznie. Ale słodka z nas para. I wieziemy słodkie pary. Przedstawiam Sir Mleko i Panna Krucha. Przedstawiam truskawkowe misie! Przyjęcie słodkich par jest wspaniałe. Pod koniec wybieramy najsłodszą parę krainy słodkości. Może pianki nierozłączki lub czereśniowe bliźnięta? Masło orzechowe i dżemcia? Zaraz! Gdzie dżemcia?
Przecież tu była. Nie widziałaś jej, może jagodowa księżniczko? Nie widać jej. Ale znasz Dżemcię. Wszystko ją ciekawi. A, musimy zobaczyć ceremonię koronacji. Słuchaj, ja ci pomogę znaleźć Dżemcię. Serio, Chelsea? Pomożesz? Ale co z naszym przyjęciem? Nie mogła odejść daleko. Na pewno zdążycie wrócić na koronację. Dalej, masło orzechowe. Chodźcie tropem śladów wzbitej śmietanki. Przepraszam. Cześć, zwą mnie Chelsea. Wiecie może, o czym chce dzisiaj mówić leśna księżniczka? Nie, już za długo czekam, aż się od tego drapię i łuszczę. Bardzo dziękuję. Najlepiej zapytam Barbie. Dobra. Dziękuję za przybycie. Naprawdę musimy zaczynać, wasza wysokość, bo i tak mamy 2 minuty obsuwy. Jeszcze chwila. Cześć wam. Miło was widzieć. Nie czas na autografy, dzieci. Księżniczka przygotowuje królewski dekret, który musisz ogłosić za chwilę. Przepraszam was. Porozmawiamy później. Dziękuję wam za przybycie. Jak wiecie, w krainie długowłosych cenimy sobie szczere emocje. Dlatego ogłaszam dekret. Brawo, brawo. To moja ulubiona część. Dzisiaj chcę porozmawiać o naszych drogich kołtunkach. Czasem wydają się naprawdę marudne, albo wściekłe, albo smutne, ale to tylko pozory. Kołtunki przekazują wiele ważnych emocji i są istotną częścią naszej krainy. Spokojnie, to tylko mój listek wybrał się na spacer. Oczyścimy teren i plemię kołtunków znów... Ciekawe. To zajmujące. Słyszałeś, co powiedziałam? Jakim cudem? Hani ją zagłuszyła. Coś słyszałem. O, to jasne. A złota. Co? Mielibyśmy oddać naszą ziemię? I jeszcze sprowadzą straż i ogrodzą teren. O nie. Hej, nie sądzę, żeby Barbie tak powiedziała. Ale powiedziała. Słyszeliśmy. Znaczy, jak byśmy słyszeli? No właśnie, nie mamy pewności. W takim przypadku lepiej dopytać. Zgodzicie się ze mną? Ale jeśli mamy oddać nasz teren, to gdzie będziemy mieszkać? Och, jaki okrutny los! Chwila, zaczekajcie! Dopytamy Barbie, co powiedziała. Chodź za mną, Notto. I ty, Honey. Szykujemy się na leśną dyskotekę. I wszyscy mieszkańcy krainy długowłosych się tutaj zjawią. Właśnie pędzę do salonu Jerzy ułożyć fryzurę. Ja też. Tylko najpierw skończę rozwieszać... balony! Zobacz, loczko, loczko! Kleja się! Spokojnie. Do mnie nieraz się przyczepiały balony. Dzięki! Muszę biec ułożyć futerko! Natychmiast! To tylko niegroźna elektryczność statyczna. Jej! Chelsea! Twoje włosy! Co? Co z moimi włosami? Nic! Po prostu się naelektryzowały i wyglądają zabawnie. Cześć wam! Gotowe na imprezę? Wow! Co to było? Bitch? Zmieniłeś może ostatnio fryzurę? Nie, dzisiaj nie. Bo co? Wow, wow! Włosy sterczą do góry! Mogę też się przejrzeć, proszę? Barbie, co się stało? Sama nie wiem, ale jestem pewna, że te balony nie powinny aż tak elektryzować otoczenia. Raczej to dziwne. Och, i jak będziemy tańczyć? Może Herbeto i Hazel poprawią wam fryzury, a my z Chelsea dowiemy się, skąd ta cała elektryczność. Dobra, prędko! Wow, Barbie, czy to prawdziwa mapa skarbu? Tak. Zrobiła ją świetlna księżniczka, która była pierwszą księżniczką Krainy Tęczy. To ona ukryła skarb gdzieś w swoim królestwie i zostawiła mapę i wskazówki. I nikt nigdy nie znalazł skarbu? Nie, ale pomyślałam, że spróbujemy. Wskazówki to zagadki. Co ty? Chcę zgadywać! Tak pomyślałam. Słuchaj, to jest pierwsza. Jeśli chcesz odnaleźć skarb, rybi ogon sobie spraw. Myślę, że świetlna księżniczka chce, byśmy były syrenami. Czyli skarb jest ukryty w tęczowych morzach. Za mną!
Wow! Czas na odwrót!